Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Chciałbym w tym odcinku pokazać materiały związane z przezroczystością, czy też może inaczej, jak zrobić przezroczystość w prostych materiałach. No więc zaczynamy. Przygotowałem taką prostą scenę, na której jest wstawiona kulka. Tę kulkę podzielę subsurfem na dwa poziomy rozcięć, tak jak to widzimy tutaj, i ustawię jej shading na smooth, tak aby była całkowicie gładka. I teraz oprócz tej kulki na scenie stworzyłem także taką szachownicę, aby troszeczkę przyspieszyć i, że tak powiem, nie tracić czasu na proste sprawy. Scena renderuje się obecnie z widoku kamery, którą też troszeczkę poprawię. Jakoś w ten sposób ustawię wszystko. O! No i gotowy render wygląda w taki sposób. A więc mamy szachownicę i mamy kulkę z bardzo ostrym cieniem, czarnym, jak węgiel. I teraz tak. To, co chciałem powiedzieć na temat materiałów, dotyczy tak naprawdę przezroczystości, a więc do kulki należy dodać materiał. Dodaję jakiś zwykły materiał, on się nazywa domyślnie materiał i jego przezroczystość mogę ustawiać na zakładce, która nazywa się transparency. Trochę powiększę te wszystkie narzędzia, żeby było lepiej widać. Transparency mamy w takim małym panelu i jak widać jest im niewiele opcji. Niech to jednak nikogo nie zmyli, ponieważ tutaj jest całkiem sporo rzeczy do opowiadania. Aby włączyć przezroczystość, należy na samym początku zaznaczyć checkbox z napisem Transparency i od razu na podglądzie widać, że nic to nie daje, ponieważ nasz obiekt jest nadal zupełnie nieprzezroczysty. Jeżeli wyrenderuję scenę, okazuje się, że nie jest przezroczysta, więc przezroczystość tak naprawdę po jej włączeniu jeszcze nie istnieje. Aby przezroczystość się pojawiła, należy zmienić parametr, który nazywa się alfa, który określa tak naprawdę kolor przezroczysty, czy też czwarty kolor określający przezroczystość. A więc jeżeli alfa zmniejszę do zera, to już na podglądzie widać, że moja kulka znika. I oczywiście na renderze również jej nie ma. Co śmieszne, nadal rzuca całkowicie czarny cień, chociaż jest zupełnie przezroczysta. Widać także malutki, jasny punkt, to jest rozbłysk światła pochodzący od shadera specular. Jeżeli zmniejszę mu twardość, to mogę uzyskać kulkę, która będzie miała troszeczkę większą tą jasność i będzie tworzyła taką dziwną mgiełkę. Natomiast nie jest to jeszcze widoczna normalnie kulka. Coś tu zaczyna tylko pojawiać. No to jest tylko zabawa z twardością odbicia światła, nic nadzwyczajnego. Więc jeżeli to alfa podniosę troszeczkę więcej, na więcej niż 0, na niewielką wartość, to zacznie mi się pojawiać taki ghost, taki bardzo delikatny zarys tej kulki, ale nie ma to żadnego wpływu na cień. I teraz sprawa jest oparta o taki dziwny dosyć sposób rozwiązania konfiguracji materiałów w Blenderze, ponieważ kulka, która rzuca cień tak naprawdę przezroczysty. Natomiast materiał, ten, który jest tutaj na tych klockach, na tej szachownicy, nie potrafi odebrać tego przezroczystego cienia. I jedyny cień, jaki rysuje, to jest całkowicie czarny. Tutaj jest ewidentnie czarna dziura. Wartości RGB tu na dole na pasku to 000. No i teraz, aby włączyć taki cień, który jest przezroczysty i widać go rzeczywiście jako przezroczysty cień na obiekcie, należy skorzystać w materiale z zakładki, która nazywa się Shadow, czyli cień. Otwieram tę zakładkę i pośród tych opcji, które tutaj są, na temat których sobie jeszcze powiemy w przyszłości, trzeba zaznaczyć opcję Receive Transparent, czyli odbieraj przezroczysty cień. Jeżeli teraz zrobię render, to mój cień jeszcze przezroczysty nie jest. A to dlatego, że przez pomyłkę włączyłem to Receive Transparent dla kulki, a nie dla mojego podłoża. A więc muszę kliknąć w obiekt, który odpowiedzialny jest za podłoże. Ten obiekt składa się z dwóch materiałów, z białego i szarego. I w każdym z tych materiałów muszę zaznaczyć opcję Receive Transparent. Teraz włączyłem to dla białego materiału i na białym cień powinien być przezroczysty. No i jak widać, jest przezroczysty, widać coś w tym cieniu. Natomiast na szarym ciągle jest czarny i muszę go dopiero przełączyć. Więc klikam, włączam Receive Transparent. No i teraz mam przezroczysty cień. Przy okazji widać, że kulka troszeczkę przenika przez tego plane'a, ponieważ nie jest jakoś tak bardzo równo ustawiona. No i to w zasadzie powinienem poprawić, żeby było wszystko ładnie. Widać tutaj to przenikanie. A więc podniosę ją troszkę do góry. A mojego plane'a opuszczę trochę niżej na dół. Okej, to nie jest może super precyzyjnie, ale teraz powinno być już dużo lepiej. W porządku. I teraz ten przezroczysty cień jest całkowicie równomiernie przezroczysty, co oznacza, że jest zupełnie płaski i bardzo nieciekawy. Jest to związane z tym, że kulka jest również całkowicie równomiernie przezroczysta. A to z kolei dlatego, że dla niej ten parametr transparency
To jest parametr, który określany jest przez opcję Z-Transparency, czyli taka przezroczystość związana z głębią obrazu, tak się to nazywa. Jest to płaska przezroczystość i pozwala generować co najwyżej jakieś takie ulotne obiekty przypominające duchy, które w ogóle nie załamują światła. Natomiast my z życia wiemy, że każdy obiekt przezroczysty jakoś światło zagina, to światło, które przez niego podróżuje, i dzięki temu widać obraz za tym obiektem, który jest zniekształcony. Można to zaobserwować, jeżeli patrzycie na przykład na szklaną kulkę, albo na przykład na szklankę wypełnioną wodą. Obraz po drugiej stronie takiego obiektu jest niestety już pokrzywiony. I teraz, aby osiągnąć taki efekt, należy włączyć sobie ray trace, ale zanim to zrobimy, to jeszcze opowiem o pozostałych parametrach. Więc mamy tutaj ten Z-Transparency, czy też Z-Transparency. I teraz jest to parametr, który decyduje o tym, że przezroczystość obiektu jest taka bardzo udawana, bardzo nienaturalna. Mamy także parametr, który nazywa się mask. Jest on obecnie nieudokumentowany na stronach z wiki dokumentacją Blendera, ale z tego co zdążyłem się zorientować, on służy tylko do tego, żeby zamiast kulki wyrenderować tło. A więc jeżeli zmienię sobie na przykład tło na jakiś inny kolor, weźmy sobie, nie wiem, może lekko zielony, taki jasny, to będę widział kolor tła, po prostu przez tą moją kulkę, przez materiał. Jednocześnie kulka będzie dalej rzucała cień i jednocześnie będzie nadal posiadała delikatne, słabo widoczne, ale zawsze odbicie. Czy też taki błysk światła. Więc mask tak naprawdę to jest przezroczystość, która powoduje, że obiekt znika, a zamiast niego pojawia się dziura, przez którą widać niebo, czy też świat, który otacza naszą scenę. Mało ciekawe, ale może się przydać do różnego rodzaju maskowania, które można później wykorzystać, komponując sobie scenę z różnych części, na przykład w edytorze nodów. A więc ten Z-Transparency ma takie same opcje, no i alfa określa przezroczystość obiektu. Tak to wygląda. Teraz, przezroczystość obiektu, jeżeli ustawię na całkowite 0, to będzie przezroczystość maksymalna. Alfa po prostu określa, jak bardzo obiekt jest nieprzezroczysty. Jeżeli jest nieprzezroczysty w 0%, to znaczy, że jest przezroczysty. Taka kwestia nazwy, jakby to jest bardziej coś takiego jak absorpcja niż przezroczystość. Teraz, parametr specular to jest przezroczystość tego błysku światła, który jest na obiekcie. Przy okazji, ładnie widać, że błysk światła jest na zewnętrznej powierzchni obiektu oraz na wewnętrznej, odbija się dwa razy. To jest całkiem sympatyczne, czyli światło przechodzi przez ten obiekt i trafia w jego drugą ścianę, tą wewnętrzną. Jeżeli parametr specular zmniejsza do zera, no to błysk z typu specular staje się całkowicie przezroczysty i również go nie widać. Natomiast normalnie on jest nieprzezroczysty i tą przezroczystość właśnie można ustawić tym parametrem. Jeżeli ustawię specular na przykład na 0,5, to będzie w połowie przezroczysty. Teraz jeżeli wyłączę alfę, to ten specular być może się będzie jakoś lepiej miksował z kolorem. Teraz następny parametr jest bardzo ważny i jest w zasadzie kluczowy dla właściwego zrozumienia zagadnienia przezroczystości. To jest parametr, który pisze się Fresnel i osobiście bardziej mi się podoba taka wymowa, a czyta się Fresnel. Jest to niepolskie nazwisko, a nazwa pochodzi od tak zwanego współczynnika Fresnela. I ten współczynnik jest bardzo ciekawy, ponieważ on określa, jak bardzo zmienia się przezroczystość obiektu w zależności od tego, pod jakim kątem pada światło na obiekt i pod jakim kątem my to światło widzimy. Czyli trzeba sobie wyobrazić, że na tą kulkę pada jakiś promień światła. Ten promień światła pada na dane miejsce, powiedzmy sobie, że prostopadle. I teraz kąt widzenia, ten, który pada bezpośrednio do kamery, ten promień, który leci prosto w moje oko, to kąt pomiędzy tym promieniem padającego światła, a tym, który leci do kamery, to jest właśnie parametr, który za pomocą współczynnika Fresnela wpływa na to, jak obiekt jest przezroczysty. Więc może narysuję to jakoś, no nie wiem, inaczej, tylko nie za bardzo mam teraz pomysł. Wykorzystajmy może ten biały obszar. Jeżeli jest jakiś obiekt, muszę to narysować, jest jakiś obiekt, na niego pada promień światła w ten sposób i się odbija i wpada do kamery, tutaj jest kamera, to teraz współczynnik Fresnela zależny jest od tego kąta, który jest między promieniem padania a promieniem wpadania do kamery. I teraz, im ten kąt jest mniejszy, czyli jeżeli to jest jakieś tam alfa, im ten kąt jest mniejszy, czyli bardziej jakby pod takim prostopadłym kątem patrzymy, tym bardziej widzę przezroczystość. W tym przypadku z lustrem jest odwrotnie. Natomiast jeżeli jest przezroczystość, to tym bardziej jest przezroczysty obiekt, im bardziej prostopadle na niego patrzę, tak to można powiedzieć. Natomiast im bardziej patrzę pod kątem, czyli na przykład kamera byłaby gdzieś tutaj i patrzyłbym w tą stronę gdzieś i te promienie by się odbijały pod dużym kątem od tego, co pada na powierzchnię, na przykład prostym, to w tym momencie będę widział tutaj brak przezroczystości. Będę widział rzeczywisty kolor obiektu albo jakieś inne rzeczy.
OK, wygumkujmy teraz, żeby nie było tutaj bałaganu. OK, ta funkcja, która pozwala mi rysować po ekranie, nazywa się Giros Pencil. Jest to zwykłe narzędzie takie, które pozwala robić notatki w różnych miejscach i coś tam sobie dopisywać na scenie. Jest dostępna po włączeniu narzędzi. Muszę tylko wyjść z normalnego widoku renderu. Po włączeniu narzędzi i jest tutaj coś takiego jak Giros Pencil. Można tym zarządzać, różne kolory ustawiać i tak dalej. Na ten temat będzie trzeba zrobić osobny tutorial. No więc teraz tak. Jeżeli już renderujemy, to współczynnik Fresnela teraz jest 0. No i dlatego widać wszędzie taką samą, całkowicie matową, jednostajną przezroczystość. To jest właśnie ważne. Natomiast jeżeli ten współczynnik zwiększę trochę, ustawię na wartość na przykład, no nie wiem, niech to będzie 0,5, to w tym momencie obiekt po środku zaczyna się robić trochę bardziej przezroczysty. Zobaczymy zresztą. Proszę zobaczyć, że jeżeli go zwiększam tak powyżej 2,5, to w środku obiekt robi się całkowicie przejrzysty. Natomiast na zewnątrz nadal blisko krawędzi jest taki lekko zamglony. I mogę nawet zwiększyć alfę i uczynić go w ogóle nieprzezroczystym, nawet. I mimo to współczynnik Fresnela działa w taki sposób, że wnętrze, czyli ten kąt, który jest niewielki między padającym promieniem a moim wzrokiem, no to tam obiekt staje się przezroczysty. OK? I teraz ten parametr jest o tyle fajny, że za jego pomocą mogę ustalać, jak bardzo obiekt przepuszcza światło i w którym miejscu. Na przykład jeżeli Fresnel jest niewielki, wynosi coś powyżej 1, to za pomocą parametru blend mogę zwiększać siłę działania tego pojedynczego, takiego, tej 1/10, która tutaj jest. I jak widać na podglądzie, powoduje to, że dostaje taką bardzo ładnie rozmytą przezroczystość. To jest przezroczystość obejmująca cały obszar. No i oczywiście, jeżeli będę zwiększał ten współczynnik, to będzie coraz bardziej nieliniowy, aż zostanę tylko samiuteńką, cieniusieńką krawędź. Tutaj w tym miejscu, gdzie jest prawie 0 stopni, czy też prawie 90 stopni, jest on nieprzezroczysty. Teraz, jeżeli zmniejszę ten współczynnik, tak prawie do 1, bardzo go zmniejszę, będzie, no nawet 1 może być, to teraz, jeżeli będę zwiększał współczynnik Fresnela, to on również spowoduje, że będę miał tą przezroczystość w środku, ale ona będzie rozłożona inaczej. Ona będzie dużo bardziej ostra w tym momencie. To znaczy, mam środek przezroczysty i dość szybko ten kolor zanika. Znaczy, ten kolor się pojawia, przezroczystość zanika. Teraz, jeżeli zwiększę delikatnie ten współczynnik z 1 na coś, to mam bardzo silny skok i duże, że tak powiem, odcięcie. Teraz jest grubsza obwódka, jak widać. W każdym razie, manipulując tymi dwoma parametrami, można ustawić sobie albo grubą strefę nieprzezroczystą, albo cienką strefę nieprzezroczystą. A co za tym idzie, tworzyć obiekty, które są takie właśnie dziwnie soczewkowato przezroczyste. To jest mimo wszystko przezroczystość bardzo udawana i nienaturalna. Dlatego oprócz tego, że istnieje taki parametr, wprowadzono również model liczenia przezroczystości, który nazywa się Ray Trace. To jest model, który polega na tym, że śledzone są promienie światła, które przechodzą przez obiekt. I w związku z tym, że są śledzone, można zasymulować, też obliczyć ich ugięcie. I to dopiero pozwala zrobić prawdziwą przezroczystość. Więc teraz tak. Mamy alfę ustawioną na 0 i włączony model Ray Trace. Wszystkie pozostałe parametry są w miarę standardowe, może poza specular, który normalnie jest 1, ale to wszystko jedno. Jeżeli teraz zrobię render, to dostaję identyczną sytuację jak w przypadku Z Transparency. Widać? Jedno i drugie jest dokładnie takie same. No i teraz, Ray Trace ma taką przewagę nad Z Transparency, że wszystkie parametry pozostają bez zmian, ale dochodzą nowe. I te nowe parametry to jest właśnie ciekawa sprawa. Pierwszy, znowuż najważniejszy, to jest tak zwany IOR, czyli Index of Refraction. To jest współczynnik załamania światła, tłumacząc na polski. I on określa, jak bardzo światło ugina się, przechodząc przez granicę między tym obiektem, a powietrzem, które go otacza. Jeżeli ten parametr zwiększa nawet na 1/10, to już widać, że coś dziwnego się zaczyna dziać. I przypominam, że alfa jest równa 0, więc obiekt jest całkowicie idealnie przezroczysty. My go widzimy tylko dlatego, że zakrzywia światło, które biegnie spoza niego do naszych oczu. Dostaje po wyrenderowaniu tego typu efekt. Pojawiła się jakaś plama. Teraz, jeżeli zwiększa ten współczynnik, no to będzie jeszcze inny efekt. I tak mogę go zwiększać aż do znacznych dosyć wartości. OK? Tutaj wychodzi jeszcze dodatkowo jakiś zielony kolor. No i jeżeli dam powyżej 2, to będzie już bardzo silnie załamane światło i to będzie wyglądało prawie jak kulka. No i oczywiście nie wygląda dokładnie tak jak kulka, ponieważ znowuż jest problem z tą przezroczystością. Ta przezroczystość jest nadal bardzo płaska. Mimo tego, że alfa jest 0, to zakrzywienie promieni światła jest takie dziwne. Gdybym chciał, żeby alfa było mniejsze, to dostanę taką mleczną kulkę, która ni to coś przepuszcza, ni to coś odbija. I wtedy Fresnelem mogę sterować, żeby ona była w środku trochę bardziej przezroczysta.
Przy tak silnym załamaniu światła ten efekt już nie jest tutaj widoczny. Można próbować go trochę jeszcze podtuningować. No i dostaje wtedy coś takiego. To wygląda całkiem nieźle, pomijając cień, który jest zupełnie bez sensu. Ale niestety, Blender nie policzy lepszego cienia, ponieważ nie ma żadnej funkcji, która potrafiłaby policzyć kaustykę światła, czyli takie jakby skupienie światła, które gdzieś tu powinno nastąpić. Tego typu światło może być obliczone tylko w renderze, który nazywa się Cycles. No i on w Blenderze oczywiście jest. Ale tam ustawia się materiały zupełnie inaczej. I tego typu skupienie światła dostajemy praktycznie rzecz biorąc za darmo. W każdym razie, istnieją pewne tablice tych współczynników załamania światła dla różnych materiałów przezroczystych, dla szkła, dla plastiku jakiegoś, dla powiedzmy sobie szkła kryształowego, dla różnego rodzaju płynów. No i warto sobie takie tablice poszukać, są nawet w dokumentacji na stronach Blendera. Warto pamiętać, że zwykłe szkło, takie okienne, ma parametry rzędu 1,5, czasami 1,51, 1,60, różnie podają, a woda ma coś koło 1,1, ale widziałem także tablice, w których było 1,22. No więc jeżeli chcemy mieć kostkę lodu, to musimy taki współczynnik załamania światła ustawić na niezbyt wielki. Natomiast dla szkła standardowo może być 1,5, czasami nawet trochę więcej, jeżeli to będzie lepiej wyglądało i to wystarczy. Oczywiście Fresnelem sterujemy później jeszcze, jak bardzo ma być obiekt przezroczysty albo nie. Ok? Prosta sprawa. Tak można zrobić szkło. Skumanie tego zajęło mi coś koło 2 lat, ale nie ma się czym chwalić. No i teraz tak, jeżeli istnieje coś takiego jak kolor naszego obiektu, to ten kolor w przypadku alfy równej 0 może być bardzo słabo widoczny. Teraz nie mam tutaj chyba żadnego koloru nigdzie. Nie wiem skąd ten zielony jest. Nie pamiętam już. Jeszcze sprawdzę co mamy. Aha, dlatego mamy zielony, że tło ustawiłem na kolor zielony. Gdyby ono miało być takie standardowo szare, no to widziałbym to co normalnie się widzi, czyli jakieś takie zwykłe odbicie światła. Zróbmy w każdym razie dla pewności tło niebieskie, żeby było wiadomo, że gdzieś tam odbija się jakiś błękit, pira za oko niebieski. I teraz tak, jeżeli chcę, żeby ten obiekt miał kolor, no to oczywiście kolor ustawiam w parametrze diffuse. Niech to będzie na przykład kolor, no lekko zielony, taki powiedzmy sobie jak szkło butelkowe. Tego koloru teraz nie widać po jego ustawieniu. Nawet jeżeli zrobię ten kolor bardzo intensywny, to nadal go tutaj nie ma. No, pojawiło się coś w specular, jakieś takie zazielenienie, ale bardzo subtelne. No i teraz tak, aby taki kolor się pojawił i żeby obiekt, który jest przezroczysty, mimo wszystko kolor posiadał, trzeba ustawić parametr filter. Jeżeli zmienię filter na przykład na 0,1, to pojawi się coś w rodzaju zabarwienia zielonego. Widać przy okazji, że cień również się zabarwił na zielono, co jest bardzo fajne. I teraz ten filter odpowiada za taki parametr, który związany jest z absorpcją światła. A więc w tym momencie moja kulka absorbuje kolor przeciwny do zielonego, wypuszcza ten zielony i dlatego go widzę. Tak to wygląda. Mamy także taki parametr jak fall off. I szczerze mówiąc nie udało mi się zaobserwować żadnej zmiany przy takim parametrze. Być może to jest związane ze zanikaniem tego koloru, być może nie. Te rendery wychodziły identyczne, jak sprawdzałem, porównywałem nawet w GIMP-ie, odejmując od siebie poszczególne bitmapy i dostałem całkowicie identyczny render, niezależnie od ustawienia tego parametru follow, więc tak naprawdę nie wiem do czego on służy. Nie dotarłem do tego, jak się dowiem to być może uzupełnię ten tutorial. Mamy także limit. Limit określa maksymalną odległość, w której ta przezroczystość jeszcze jest widoczna. Jeżeli na przykład troszeczkę ją zwiększę, no to się okazuje, że w tym miejscu przezroczystości już nie ma. Tak jakoś się dziwnie uginają promienie świata w środku, że po prostu tu jest nieprzezroczyste. Trzeba ten limit powiększyć. No i widać, że nie bardzo to działa. Dajmy jeszcze więcej. Chyba to już tak zostanie niestety. No ale jeżeli go zmniejszę do bardzo małej wartości, to może być jeszcze gorzej. No, znik teraz. Tak szczerze mówiąc, to warto byłoby powiedzieć, co ten limit oznacza. Więc mamy tutaj w dymku coś takiego. Maksymalna głębia dla światła, które podróżuje poprzez przezroczysty materiał przed staniem się w pełni odfiltrowanym. No i 0, jeżeli ustawię, to jest właściwość wyłączona. Ok? Tak to wygląda. Jakoś tak to działa. I mamy także parametr taki jak depth. I ten depth jest znowuż dosyć ważny, ponieważ jeżeli będzie za mały, to nagle może się okazać, że nasz materiał przestanie być przezroczysty. A więc teraz tak, zamiast tej kulki wstawię Susan. Susan jest obiektem skomplikowanym dosyć, jeżeli chodzi przynajmniej o geometrię. No i dlatego na niej będzie to wszystko ładnie można pokazać. Także mam tutaj mało piszona. Dodam do niego ten mój materiałowy kolor zielony. Zielony nie jest teraz istotny, więc zostawię taki zwykły biały. No i teraz tak, jeżeli zrobię render, to się okazuje, że małpa owszem wygląda fajnie, ale ma jakieś takie dziwne czarne plamy. Już nie mówiąc o tych niebieskich, ale niebieskie to jest po prostu odbity kolor nieba. Zrobię ten kolor troszeczkę jaśniejszy, to będzie ładniej wyglądało.
I teraz jak zrobię render, no to te czarne miejsca są lekko zastanawiające. Przecież scena jest dobrze oświetlona, nie ma tutaj nigdzie cienia, który byłby jakoś bardzo czarny, a pojawia się czarny kolor. No i to jest właśnie spowodowane przez ten parametr depth, który jest w tym momencie trochę za mały. Jeżeli ten depth zwiększę, to w tym momencie mogę uniknąć takiego artefaktu. Dam 37 i teraz proszę zobaczyć, mały pisząt wychodzi elegancko, nie ma żadnych czarnych miejsc, są tylko trochę ciemniejsze niż normalne otoczenie. Otóż z tym parametrem chodzi o to, że to jest po prostu ilość przejść światła przez granicę środków. Czyli w obiekcie takim jak szkło, z którego zrobiona jest ta małpa, światło musi wejść w tą małpę i to jest pierwsza granica, którą musi pokonać. Potem gdzieś tam się w środku być może odbije i wyjdzie jakimś drugim miejscem. I teraz takie dwa wyjścia to są właśnie dwa przejścia przez granicę ośrodka. Więc jeżeli depth wynosi 2, to w tym momencie światło przejdzie tylko przez dwie warstwy tak jakby, a potem już nie będzie przechodziło przez warstwy, co spowoduje, że materiał będzie nieprzezroczysty. I taką sytuację widać tam, gdzie jest to wszystko czarne u małpce. Prościej byłoby to jeszcze, gdybym pokazał to na przykładzie jakiegoś w miarę prostego obiektu, takiego jak sześcian. Ten sześcian spłaszczę dość mocno w osi Y i teraz zrobię kilka kopii. I teraz za chwilkę będzie widać, dlaczego i jak to działa. Teraz do tego sześcianu, to znaczy do tego obiektu, dodam materiał. Tutaj, tutaj. Tak nawiasem mówiąc, zapomniałem o jednej rzeczy, jak mówiłem o materiałach. Tam, gdzie dodawaliśmy materiały wiele razy do różnych obiektów, mówiłem, że można je wybrać z listy i to jest oczywiście prawda. Natomiast jeżeli mam kilka obiektów, to mogę te obiekty zaznaczyć i ostatni, który posiada materiał, musi być w zaznaczeniu obiektem aktywnym. Teraz na przykład jest jaśniejszy, to znaczy, że jest aktywny. Mówiłem o tym przy zaznaczaniu. I teraz, jeżeli jest aktywny obiekt, to ten aktywny obiekt może mieć taki materiał, który chcę nadać pozostałym obiektom. A więc wciskam wtedy Ctrl L i ustawiam materiał obiektu aktywnego dla wszystkich obiektów. Taki meg. No to teraz już mam. I teraz jeżeli zrobię render, zobaczmy jeszcze jak z kamery to wygląda całkiem nieźle. Może być w ten sposób wszystko. To teraz jak zrobię render, to moja scena wygląda tak. Obiekt przezroczysty, który stoi z tyłu, przepuszcza światło przechodzące przez dwie jego warstwy i za tym obiektem widać elegancko szachownicę. Następny obiekt, znowuż na obszarze, gdzie widać za nim szachownicę, jest w porządku, ale tam, gdzie jest drugi obiekt przezroczysty, już jest czarno. Światło nie przeszło, nie widać szachownicy za tym obiektem. I tak samo jest za tym pierwszym. A więc jeżeli teraz zmienię parametr depth dla tych obiektów, niech to będzie choćby taki cube, to jeżeli zmienię ten depth na przykład na 3, to nadal jeszcze nie będzie dobrego efektu. No, tutaj pomogło, ale nie do końca. Teraz tak, trzeba policzyć, ile razy przechodzi światło przez obiekt. Ono przechodzi raz przez jedną ścianę, później wychodzi przez drugą, to jest 2, później wchodzi w tę ścianę i wychodzi, to jest 3 i 4, ale tak naprawdę depth 3 już wystarcza, żeby to wyrenderować, dlatego że liczy się również depth 0, a więc od 0 mamy aż 4 przejścia, czyli jedno przejście, później drugie, trzecie i czwarte. Cztery przejścia wystarczą, żeby było widać przez takie dwa klocki, natomiast przez ten kolejny, trzeci klocek nie widać. Dopiero muszę ustawić sobie jedno przejście jeszcze i już w tym momencie to zaczyna działać, ale też nie do końca, ponieważ jest tutaj nadal szaro. Dopiero jak ustawię 5, wtedy dopiero mam 6 przejść elegancko i widać dopiero wszystkie przezroczyste fragmenty. No więc to jest głębia przejścia światła przez granicę ośrodków. Teraz ostatnim parametrem, który został, to jest parametr o nazwie gloss, który składa się z trzech części. I tu znowuż dochodzimy do takiej rzeczy, która jest mało znana i bardzo fajna, chociaż może kosztować zwiększonym czasem obliczeń. Dodajmy sobie znowuż tą małpkę. Niestety wcisnąłem zły przycisk, teraz już to poprawiam. I teraz tak, niech ona będzie troszkę większa, niech sobie patrzy w naszą stronę. Okej, dobra. Mam przygotowanego małpiszona, teraz dodam ten sam materiał, który był i zrobię na wszelki wypadek render. Małpka wygląda całkiem nieźle, natomiast jeżeli bym chciał, żeby ona była troszeczkę bardziej taka matowa, czy też może bardziej jakby zaszumiona, to właśnie do tego celu służy ten parametr gloss. Gloss to jest parametr, który pozwala szkłu zamienić się w takie szkło troszeczkę jakby z cukru, takie matowe trochę. No i widać, że to wychodzi bardzo fajnie i bardzo ładnie. Natomiast widoczne są tutaj takie dosyć grubo rozsiane piksele. Znowuż dostajemy taką kaszę. I oczywiście jest to związane z ilością próbek, które się liczą na obiekcie.
I teraz jest ich 18, można bez żenady dać na przykład 64 i dostaniemy wtedy o wiele bardziej wygładzoną powierzchnię, która mimo wszystko nadal będzie przypominała taki jakby cukier czy coś takiego. Można tych próbek dać naprawdę dużo, maksymalna wartość to 1024 to się naprawdę długo liczy, ale dobre wyniki można osiągnąć już tak w pobliżu 100, może 150, to zależy od tego, jak dokładnie chcemy liczyć tego typu mapy. Ok, niech będzie 100. Robimy render jeszcze raz. I teraz powinno wyjść już tak w miarę. I teraz jest jeszcze jeden parametr taki jak threshold. I ten threshold to jest ogólny parametr, który pojawia się w bardzo wielu miejscach. Będzie go jeszcze widać nieraz w Blenderze. I teraz tutaj chodzi o to, że Blender używa do obliczeń tego typu parametru metody, która nazywa się Monte Carlo. To jest metoda, która polega na losowaniu różnego rodzaju punktów i liczeniu dla tych punktów pewnej funkcji. I ta funkcja czasami jest akceptowana, a czasami nie. I teraz, takie Monte Carlo, jeżeli losuje już punkty, to te punkty może losować w mniej lub bardziej gęsty sposób. No i to właśnie zależy od tych sampli tutaj. Ale jeżeli sampli jest mało, na przykład damy ich tutaj jeden, to dostanę jakąś taką bardzo dziwną kaszę. Proszę zobaczyć, 18 to jest domyślnie, dajmy tak z 10, może 11. Chciałem pokazać, że rzeczywiście pojawiają się takie duże punkty. O, mam tutaj rzeczywiście już piasek. To teraz tak, to te punkty, które się tutaj generują, losują się, mogą być rozrzucone w sposób, który jest jednolity albo niejednolity. I teraz, jeżeli program liczy coś, to sprawdza, czy różnica między dwoma punktami jest jakaś wielka czy mała. Jeżeli różnica między dwoma punktami jest mała, to w tym momencie obliczenia nie są dalej prowadzone. I to bardzo przyspiesza w ogóle całość obliczeń. Dla przykładu, mam teraz sampli na przykład 50, i ustawię threshold na 0, czyli będzie wyłączone sprawdzanie, czy można już zakończyć obliczenia i będzie się musiało policzyć pełne 50 sampli, co potrafi zająć trochę czasu. Teraz puszczę render, będziemy musieli chwilę poczekać, zmierzymy czas. Jak widać, robi się to dosyć powoli, ale jeszcze poczekamy. Oczywiście wynik dostaje taki całkiem ładny, bo 50 sampli to już jest całkiem sporo. No i zaraz będziemy mogli zobaczyć, ile czasu to zajęło wszystko. Dobra, zajęło to 16 sekund i 68 setnych. Teraz, jeżeli ustawię ten threshold na przykład na 0,1, to w taki dość gruby sposób sprawdzę, czy piksele się od siebie różnią, jeżeli stoją obok siebie i to tak dość znacznie. I teraz, jeżeli się będą nie różniły, czyli jeżeli będą takie same albo zbliżone, będą poniżej tej granicy, to nie będzie liczonych wszystkich 50 sampli, tylko odpowiednio dużo mniej. I to oczywiście przyspiesza obliczenia. Dlatego teraz robię jeszcze raz render, tym razem na slocie drugim i zmierzymy czas. Trudno powiedzieć, czy to jest szybciej czy wolniej. Oczywiście gdybym chciał mierzyć rzeczywiście jakieś porządne rzeczy, to musiałem to zrobić kilkanaście razy, wyniki uśrednić i byłoby ok. Ale już widać, że czas, który został poświęcony na obliczenie, to jest 8 sekund 47 setnych. W porównaniu do pierwszego renderu, który nie różni się aż tak bardzo mocno, a zajął dwa razy tyle. Więc domyślnie ten threshold jest ustawiony na 5000 i to w znaczący sposób przyspiesza obliczenia, więc nie warto go wyłączać akurat w tym przypadku. I tego typu sample liczone są właśnie w tym miejscu, gdzie określamy sobie przezroczystość i jakby stopień zaszumienia powierzchni. Te sample tą samą metodą, czyli tym takim quasi Monte Carlo, liczone są tutaj na zakładce Gather. Jeżeli włączę światło środowiskowe, to mam teraz dostęp do tych ilości sampli i mam tutaj także trzy rodzaje samplowania, czy też próbkowania. Constant Quasi Monte Carlo to jest taka metoda, która w równomierny sposób rozsiewa punkty po całym ekranie i później oblicza próbki światła na nich. Natomiast jeżeli mamy adaptatywne Quasi Monte Carlo, to ta metoda rozrzuca punkty trochę mniej równomiernie. Czasami są większe dziury, jakieś gapy, tego typu rzeczy, a czasami punkty są bardziej skupione. Natomiast w przypadku szybkich zmian sceny albo jakichś dużych różnic między jasnością, na przykład tu jest ciemno, tu jest jasno, tu jest światło, tam jest cień, to wtedy takie adaptatywne Monte Carlo jest lepsze i daje generalnie rzecz biorąc szybsze rendery, które mają dobrą jakość. A przy takim constant jittered mamy Monte Carlo, które jest liczone metodą takiego zupełnie stałego rozrzucania, rozsypywania próbek w jednolitych odstępach. No oczywiście też to jakoś wychodzi, ale czas obliczeń zależy od użytej metody i oczywiście od ilości próbek. No więc to jest drugie miejsce, w którym się liczy tego typu jakby próbkowanie, poza tym, które jest w materiałach. A trzecie miejsce, w którym się to liczy, to jest światło.
Tam, gdzie jest światło, również mamy coś takiego jak ilość próbek i również mamy adaptatywne quasi Monte Carlo albo constant quasi Monte Carlo. To są takie trzy miejsca i warto pamiętać, że threshold decyduje o tym, jak szybko się liczy wszystko i jednocześnie jak precyzyjnie są te próbki porównywane z sąsiadami przy określaniu, czy można już zakończyć obliczenia, czy nie. Wtedy nie musimy liczyć wszystkich sampli. Dobra, ale to była taka dygresja dotycząca światła również. Na razie wracamy do materiałów. I teraz tak, wszystko co dotyczy tego transparency zostało już omówione, natomiast warto wiedzieć, że jeżeli robimy materiały przezroczyste, to one powinny często także odbijać światło. I do tego celu służy zakładka mirror, która jest poniżej, ale o tym będzie osobny tutorial. Także na razie dziękuję, jeżeli tutaj za bardzo mąciłem, no to proszę mi dać znać w komentarzach, być może ten tutorial nagram jeszcze raz i powiem to wszystko trochę prościej. Na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.